I po tych wszystkich przygodach nie uwierzycie, co zobaczyłam, jak poszłam odebrać moją paczkę. Hej, to Jusze, ostatnio kupiłam produkty od kilku znanych influencerów i dzisiaj sobie te produkty odpakujemy, przetestujemy i opowiem Wam też więcej, jak wyglądało w ogóle doświadczenie zamawiania z ich stron, więc zapraszam Was gorąco do oglądania. Zaczniemy od kilku kosmetyków, które zamówiłam w sklepie Glam Shop, którego założycielką jest Hania Knopińska. Hania działa na YouTubie od 2013 roku, możecie ją kojarzyć z jej filmów z tutorialami makijażowymi, testami produktów i tym podobnych beauty treści. Ja pamiętam Hanię z czasów, kiedy nagrywała jeszcze pod nickiem Digital Girl 13 i od tego czasu jej kariera bardzo się rozwinęła. Na pewno jednym z jej większych osiągnięć jest właśnie założenie sklepu i własnej marki Glam Shop. Na stronie znajdziemy wszystkie możliwe kosmetyki do makijażu, pędzle i inne akcesoria i to wszystko w naprawdę spoko cenach. Dla mnie bardzo ważne jest też to, że marka Glam Shop nie ma żadnych powiązań z testami na zwierzętach, mają duży wybór wegańskich produktów i dodatkowo wszystkie ich kosmetyki są produkowane w Polsce. Co więcej, Glam Shop współpracuje też z innymi twórcami. Jednym z nich jest Marta Nowak, którą możecie znać pod pseudonimem Mrs. Donselita. Marta tworzy treści głównie o tematyce beauty, recenzuje kosmetyki, robi makijaże, ale też tworzy treści lifestyle'owe i fitnessowe na swoim drugim kanale. Miałyśmy też okazję kilka razy spotkać się z Martą na żywo, więc tym bardziej jestem bardzo ciekawa tych produktów, które powstały w jej współpracy z Glam Shopem. Na start wielki plus za to, że zamówienie przyszło w tekturowym pudełku. Wiadomo, nie da się czasem całkowicie uniknąć plastiku, ale wielki plus, że przynajmniej nie ma tego zbędnego plastiku w formie jakichś folii opaków. Pierwsza rzecz, którą kupiłam, to paletka Roma. Kupiłam ją za 89. O kurczę, czekajcie, nie spodziewałam się takiego koloru. I w środku mamy paletę z rozświetlaczem różem i dwoma bronzerami. Ale róż, jak patrzę na stronie, to jakby spodziewałam się, że to będzie bardziej taki brzoskwinkowy kolor. Natomiast tutaj to jest taki hot, hot pink. Dwie konturówki do ust. Wzięłam je w kolorze Diana oraz w kolorze Flora. I jeśli chodzi o tą kolaborację Marty z Glam Shopem, to chciałam wziąć też kilka innych produktów, które wpadły mi w oko, jak błyszczyk, cienie w płynie, czy beżowa kredka, która nakładana na wodną linię rzęs jest takim chyba już znakiem rozpoznawczym Miss Donselity. Ja osobiście też uwielbiam używać tego triku. Jak macie małe albo wąskie oczy, to odrobina beżowej kredki na wodną linię naprawdę daje super efekt. Ale niestety te produkty miały niewegańskie składy, więc ja osobiście ich nie przetestuję. Ale zamówiłam za to ze sklepu Hani jeszcze taki błyszczyk o nazwie Szczypadełko. Super słodka nazwa, nie sądzicie? No taki powiększający usta błyszczyk. I ostatnią rzeczą, którą wzięłam, jest mgiełka do twarzy wykończeniowa. Sama realizacja zamówienia przebiegła bezproblemowo. Złożyłam moje zamówienie 10 października, 13 wszystko było już u mnie, więc super. Dobra, to w pierwszej kolejności nałóżmy sobie ten róż, który wygląda trochę tak onieśmielająco. Po nałożeniu na twarz, no ten róż nie wygląda tak hardkorowo jak tutaj w paletce, ale no wciąż nie jest to kolor, na który ja bym się osobiście zdecydowała. Ja wolę takie róże wpadające lekko w pomarańcz albo takie brudne róże. Bronzer za to jest bardzo spoko. Fajny kolor, taki neutralny, idealny do konturowania. I mamy też tutaj rozświetlacz, tylko że ja zapomniałam, że w tej paletce jest rozświetlacz i nałożyłam już dzisiaj trochę rozświetlacza. Ale zobaczmy, co się stanie, kiedy na mój rozświetlacz, który mam już na sobie, dołożę błysk. Efekt jest intensywny, pod światło też widać takie mieniące się drobinki. Po tej stronie jest Flora, po drugiej stronie jest Diana. Oba kolory całkiem mi się podobają. Co ciekawe, ten kolor Diana po nałożeniu na ustach wydaje mi się, że jest taki trochę wpadający w fiolet. Ale ogólnie oba kolory są ładne. Jak za cenę 20 zł, to naprawdę super produkty. To jeszcze dostaną do przetestowania na ustach błyszczyk szczypadełko, ale nie czuję na razie żadnego szczypania. O, dobra, teraz po chwili czuję, że rzeczywiście jest szczypadełko. Nie wiem, czy usta mi rzeczywiście urosły. Myślę, że efekt tych wszystkich powiększających usta błyszczyków tak naprawdę jest to, że usta po prostu robią się czerwone, bo są podrażnione.
I nawet jeżeli tam, wiecie, delikatnie puchną, to i tak jest efekt, który Wam minie za 5 minut, więc to w sumie tylko taki bajer, że tam trochę Was poszczypie, ale ogólnie bardzo ładny efekt, bardzo ładną taflę daje ten błyszczyk. Błyszczyki błyszczykami, ale tak naprawdę nic tak nie powiększy ust, jak po prostu obrysowanie ich kredką i heja. I ostatecznie stwierdziłam, że do końca tego filmu pomaluję się z powrotem tymi kredkami i zmieszałam je obie ze sobą i wyszło coś takiego. Teraz została nam jeszcze mgiełka. Spoko zapach, dobrze, że nie jest taki jakiś za mocny. Wiadomo, efekt jaki daje mgiełka nie jest nigdy jakoś bardzo intensywny, ona po prostu delikatnie pomaga, żeby wszystko co mamy na buzi się zblendowało. To też może przywrócić Wam z powrotem taki glow, jeżeli użyjecie za dużo pudru albo pudrowych produktów. Tak więc pierwszy sklep, który przetestowaliśmy, wypada naprawdę super, mam nadzieję, że dalej będzie równie gładko. Marta od niedawna ma też swoją markę odzieżową, więc dajcie znać, może chcielibyście, żebym coś zamówiła z jej sklepu i przetestowała w następnym odcinku. A tymczasem ruszamy w zupełnie inny zakamarek internetu, ponieważ następne produkty, które przetestujemy, są od Lexi. Lexi jest jedną z najpopularniejszych influencerek młodego pokolenia. Wybiła się udziałem w projekcie Team X, ale po rozpadzie projektu jej kariera się nie zatrzymała. Jej Instagram śledzi ponad 2 miliony osób. Obecnie Lexi znana jest też z udziału w walkach freakfightowych. I wydaje mi się, że to, czym Lexi przede wszystkim zdobyła serca swoich fanów, to taki amerykański vibe, pozytywne nastawienie i taki chill, jakby girl next door. Ja, wife material. Żonka na materiał. Materiał na żonkę. I nawet jeżeli nigdy nie oglądaliście Teamu X albo Gali Heilig, to na pewno widzieliście twarz Lexi w Biedronkach, bo właśnie tam pojawiły się płatki w kolaboracji Lexi i Yammers. Zobacz, chłopcze, to ja jestem! Płatki wyszły w trzech smakach, kokosowo-czekoladowym, strawberry milkshake i najnowszy smak, jabłko z cynamonem. Jeżeli śledzicie mnie na TikToku, to mogliście zauważyć, że ja miałam malutką dramę z marką Yammers, ponieważ ich wcześniejsze płatki w kolaboracji z innymi influencerami były błędnie oznaczone jako wegańskie, ale już te płatki, które powstały w kolaboracji z Lexi, są rzeczywiście w pełni wegańskie. Bardzo się więc cieszę, że te płatki Lexi mogę bez obaw jeść. Jeżeli chodzi o samą markę Yammers, to też nie mam tutaj żadnych do nich uprzedzeń, bo myślę, że bardzo fajnie wybrnęli z tej sytuacji, bo w ramach przeprosin wpłacili 10 tysięcy na wegańskie sanktuarium dla świnek, więc no, bardzo fajna postawa. I te płatki są przede wszystkim gratką dla takich prawdziwych fanów Lexi, ponieważ można tutaj zbierać jej polaroidy, odbierać jakieś sekretne filmiki od Lexi. Myślę, że to coś na takiej zasadzie, nie jak ja, jak byłam młodsza, to zbierałam krążki z Pokemonami albo naklejki z Cheetosów, więc na pewno to jest coś, co przemawia do tych młodszych fanów Lexi. Tu mamy płatki. I o! Okej, trafił mi się element kolekcjonerski. Trafił mi się pupa Lexi. Nie, to nie pupa. To przód. Trafiło mi się udo Lexi. Okej, ale kodu z sekretnym filmikiem to chyba akurat u mnie nie ma. Całkiem intensywnie pachnął. Truskawkowy milkshake. Bardzo fajny smak. No i też ciekawe, że smak truskawkowy milkshake jest wegański. Jak się chce, to można, jak widać. Teraz kokos, czekolada. O, słuchajcie, powoli zbieramy całą Lexi. Tym razem mam ramię Lexi. To się łączy? A nie, to tako przeciwne mam. Mam już pół Lexi. I w smaku też są zdecydowanie mniej intensywne niż te truskawkowe. No, ale są okej. Te czekoladowe groszki są lepsze, więc szkoda, że jest więcej tych białych niż tych czekoladowych. I teraz cynamon jabłko. Co tu mamy? Mam tu jakiegoś małego chłopca? Co to ma być? To na pewno nie jest Lexi. What the hell? Nic się nie zgadza, kolor się nie zgadza, płeć się nie zgadza. Kim jesteś? Ale tutaj jest też kod
więc zeskanujmy kod i zobaczmy, czy to nam wyjaśni, kto to jest. Nie wiem, chłopak Lexi? Jak był mały? Lexi Dominik! Okej, okay, czyli to nie jest Lexi. To jest Dominik. Smacznego i miłego dnia. Dzięki, ale ty nie jesteś Lexi! A czy tu będzie Lexi? Hi guys, jeśli widzisz ten filmik, to znaczy, że kupiliście płatki ode mnie i zeskanowaliście Polaroid. Jak byłam mała, bardzo, bardzo chciałam być weterynarzem. Dałam filmik, jak weterynarz założył taką rękawiczkę bardzo długą i włożył swoją rękę w krowę. I od tego czasu chciałam być weterynarzem. Jak ktoś widział takie filmiki, to powinno mu się też odechcieć pić mleko. Tak nawiasem mówiąc, mała wege propaganda. No i jeszcze zostało nam spróbować, jak smakują. Zdecydowanie jabłko cynamon najbardziej się wpasowują w mój gust, aż sobie zrobię z mlekiem. No i polecam lekcji wszystkim innym, których obrzydza wkładanie ręki w odbyt krowy, mleczko roślinne zamiast krowego, żeby zrobić mleko sojowe czy owsiane. Żadnej krowie nie trzeba grzebać w tyłku, a raczej nie w tyłku, tylko w wadzajnie. Naprawdę spoko płatki. Każde to pudełko kosztuje jakoś 11 coś, nie pamiętam, więc może trochę sporo jak na takie płatki, ale z drugiej strony myślę, że na pewno dla fanów Lexi czy innych influencerów, którzy są na tych płatkach, dostanie tych polaroidów czy filmików no jest taką rzeczą, która mocno podnosi wartość tego produktu. Dla niektórych może to być nawet coś bezcennego, więc myślę, że tutaj ta cena jest uzasadniona i że jest to naprawdę nieźle marketingowo przemyślane. Lexi ma też obecnie współpracę kosmetyczną, ale niestety marka Ingrid, we współpracy z którą powstały jej produkty, nie spełnia moich kryteriów, jeżeli chodzi o brak powiązań z testami na zwierzętach, więc tych produktów nie będę testować. Teraz lecimy w jeszcze zupełnie inny zakamarek internetu, dobrze znany na pewno wszystkim mamom i przyszłym mamom, bo przetestujemy sobie rzeczy ze sklepu Mamy Ginekolog. Nicole Sochacki-Wójcicka, jak podpowiada jej login, jest ginekologiem oraz influencerką. Jej Instagram śledzi ponad 880 tysięcy osób. Nicole pracuje w Klinice Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i w kilku prywatnych klinikach, a poza tym jest też aktywna w internecie, gdzie edukuje kobiety na temat zdrowia w ciąży i innych zagadnieniach ginekologicznych. Być może słyszeliście o jej popularnej akcji Wietrzenie Narodowe, która ma zachęcać do tego, aby spać bez majtek, nago lub w piżamach z naturalnych materiałów, co ma zapobiegać powstawaniu infekcji i odparzeń miejsc intymnych. I właśnie z tym najbardziej kojarzy mi się jej sklep internetowy z bielizną i piżamami wykonanymi w 100% z bawełny. Ogólnie sklep Mamy Ginekolog jak dla mnie jest trochę przytłaczający, bo znajdziemy tutaj niezłą mieszaninę produktów. Zabawki, ubranka, inne jakieś artykuły dla dzieci, kosmetyki, ubrania damskie, męskie, a nawet ceramikę. Ja weszłam na sklep głównie z zamiarem wybrania jakiejś piżamki i wybrałam model Ines w kolorze turkusowym, który kosztował mnie 119 zł. Przeglądałam też ubrania i scrollowałam tam dosłownie strona po stronie i już myślałam, że nic dla siebie nie znajdę, bo są tam albo jakieś takie bardzo basicowe rzeczy, jakieś takie bardzo luźne kroje, albo z kolei rzeczy w jakichś bardzo krzykliwych wzorach, albo kolorach. No, takie po prostu kompletnie nie w moim stylu. Ale nagle moje oczy przykuły spodnie Vanessa. I to na dodatek w kroju long, który jest dopasowany do wyższych osób. Więc bardzo fajna sprawa, bo jeżeli jest się szczupłym i wysokim, to czasem ciężko znaleźć spodnie o takim kroju, bo jeżeli będą dobrze leżały w pasie, to z kolei będą się kończyły przy kostce, a jeżeli mówimy o takich rozszerzonych spodniach, to fajnie, gdyby one jednak sięgały prawie do podłogi. I jeżeli chodzi o realizację zamówienia, to znów była ona bardzo sprawna, bo zrobiłam zamówienie 13 października w czwartek, w piątek od razu moje zamówienie zostało wysłane i w poniedziałek było już u mnie. I znów plusik za to, że przyszło to do mnie w takim ładnym kartonowym opakowaniu. Wiadomo, najważniejsze jest to, co zaraz będzie w środku, ale dla mnie kartonowe, bardziej przyjazne środowisku opakowanie to jest taka wisienka na torcie.
każdej porządnej marki. Tak to wygląda w środku, bardzo ładnie jest zapakowane. Tutaj mam broszurkę na temat profilaktyki raka piersi, a z drugiej strony na temat profilaktyki raka szyjki macicy. Bardzo mi się to podoba i oczywiście no, jest to spójne z całą działalnością mamy ginekolog. Bardzo podoba mi się to, że tutaj po rozpakowaniu od razu mamy ubrania, nie ma absolutnie żadnego plastiku, tylko karton, papier. I tyle. I myślę, że w przypadku takich produktów, jakim są ubrania, naprawdę tutaj żadna folia nie jest potrzebna, więc super, że się tutaj nie znalazła. Tak prezentuje się piżamka. Jak na rozmiar XS, to tak na pierwszy rzut oka wydaje się być całkiem duża, ale może taki po prostu krój. Ale wydaje się duża. Zaraz zobaczymy, jak nałożę. A tutaj są gatki. Gatki już wydają się wyglądać tak jak normalne XS. No tak jak na pierwszy rzut oka, to wydaje mi się, że wszystko wygląda spoko, nie widzę żadnych tutaj wad. O, tutaj może jakiś taki trochę brzydki szef mi się trafił. I ogólnie mam wrażenie, że ta metka jest nie za ładna. Ej, no właśnie, bo tutaj jak patrzę na zdjęcie na stronie, to nie ma takiej metki, tu jest coś niebieskiego, ale okej, na innych zdjęciach już jest taka biała metka też. No a tutaj mamy spodnie, chyba zanim je nałożę, to jeszcze je przeprasuję, bo jest to taki raczej podatny na zagniecenia materiał. Mam nadzieję, że na tych spodniach nigdzie nie ma takiego brzydkiego loga jakiegoś. Nie, na szczęście nie. Ej, czy ja coś przeoczyłam? Czy to jest piżamka dla ciężarnych? Czemu tu jest tyle materiału? Dekolt w serek, zdobione koronką, 100% bawełna, nananana. Ej, nie ma tu żadnej wzmianki na temat bycia dla kobiet w ciąży. Czyli skoro to nie jest dla kobiet w ciąży, to jest po prostu taki brzydki krój, który zrobi Wam z Waszego tułowia taką piękną bombkę, nie? Może to też miałoby większy sens, gdyby to był mniej sztywny materiał, jakiś taki lejący się i wtedy, wiecie, on by... no wiecie, to wraca z powrotem do kształtu takiej bombki. Gdyby to był bardziej lejący się materiał, to myślę, że ten krój jakby... nie prezentowałby się tak źle, ale w połączeniu z tym materiałem, no to... nie jest to zbyt sexy piżamka. Jeżeli chodzi o spodenki, spodenki już ładnie się prezentują, chociaż też wolałabym, żeby dało się je podciągnąć trochę wyżej, bo ja lubię tak sobie nad pępek naciągnąć spodenki, no a tutaj jak podciągnę pod pępek, to z kolei ciągnie mnie, wiecie, w kroku, więc no jak na mój gust po prostu stan mógłby być trochę wyższy, no ale ogólnie Spodenki są całkiem ładne. Koszulka natomiast... nie wiem, może powinnam ją zachować na przyszłość, jak będę kiedyś w ciąży. I to nawet myślę, że do 9 miesiąca ciąży spokojnie by starczyła. Patrzcie, ile tu jest miejsca. Tylko problem polega na tym, że ja ani w najbliższej, ani w jakiejś dalszej przyszłości nie planuję żadnej ciąży. Kota bym sobie tutaj mogła wsadzać ewentualnie. No dobra, te spodnie w przeciwieństwie do piżamki są już naprawdę piękne, sexy. Na pierwszy rzut oka można by pomyśleć zwykłe czarne spodnie, ale tu są właśnie takie ekstra rozporki po całej długości. No przepiękne są te spodnie. Świetnie się nadadzą i na jakieś eleganckie wyjście, i na lato, na jakieś wakacje, bo są z takiego bardzo przewiewnego materiału. No, jestem zachwycona, naprawdę są, jak na mój gust, 10 na 10, przepiękne. Długość również jest bardzo spoko, ja mam 1,75 m i nogawki sięgają mi prawie do podłogi. Jeszcze, żeby Wam móc pokazać, jak wyglądają w całej okazałości i w ruchu, wyjdziemy sobie na korytarz, żeby móc lepiej zaprezentować. Mam nadzieję, że nie spotkamy żadnych sąsiadów. Trzymajcie kciuki. No, słuchajcie, nie spodziewałam się.
takiego sexy dzianka od mamy ginekolog. No, te spodnie ratują honor mamy ginekolog. Są naprawdę przepiękne. Za nami już trzy marki, trochę już mi zaschło w ustach, ale tutaj z pomocą przychodzą następne produkty od WKDZiK, czyli ekipy warszawski Koks, w skład której wchodzą Michał Owczarzak, czyli Owca, Michał Sakowski, czyli Saker, Robert Orzechowski, Robur oraz Paweł Sikora, czyli Ponczek. Chłopaki od 11 lat nagrywają filmy o fitnessie i siłowni. Może znacie na przykład ich popularną serię filmów, gdzie sprawdzają, ile potrafią wycisnąć znani influencerzy. W 2013 roku stworzyli markę WKDZiK, w której obecnie mamy do wyboru szereg produktów, suplementy i produkty spożywcze, akcesoria do ćwiczeń, ubrania i napoje energetyczne WKDZiK, które poza tym, że możecie kupić na ich stronie, znajdziecie też w takich popularnych sklepach jak Leviathan, Kaufland, Aldi i kilka innych. Cena to 5,49. Ja kupiłam je akurat w Lidlu. Wydaje mi się, że to jest po prostu taki klasyczny smak energetyka, bo nic nie ma napisanego o smaku. Jest za to napisane zero cukru i kalorii. Ja nie za często piję jakieś energetyki czy inne jakieś kole i inne gazowane napoje. Jak już piję, to szczerze mówiąc wolę tradycyjne wersje z cukrem. Ale zobaczmy. Bo na początku jest ok, jest dobre, ale później dostaję taki typowy, tępy posmak napoju zero. Wiecie, o co mi chodzi? Czy tylko ja to czuję? Jest dobre, jest dobre. A po chwili zostaje taki tępy posmak. Nie wiem, jak go opisać. Taki właśnie typowy posmak zero kalorii. Może któryś z tych smakowych mi posmakuje. No nie powiem, fajnie byłoby odkryć taki napój energetyczny, który jest dobry w smaku, jednocześnie ma zero kalorii, zero cukru. To jest smak Tropik. On poza tym, że zostawia właśnie ten typowy posmak napoju zero kalorii, zero cukru, to zostawia też posmak banana, więc już jest trochę lepiej. A teraz mango. Jak na fakt, że jest to energetyk zero kalorii, zero cukru, to jest naprawdę niezłe. Trochę ma taki monster vibe. Ten taki monster w niebieskiej puszce z kościotrupem. Tylko, że ten jest zero cukru, zero kalorii, tamten jest z cukrem. Jakby wciąż czuć, że jest to energetyk zero cukru, zero kalorii, ale ten posmak zero jest tutaj najmniej intensywny, bo smak mango dobrze to zagłusza. Ten czerwony to tak niekoniecznie, ten tropik jest w miarę, a mango jest naprawdę dobry. Ale znów to jest taka bardzo moja subiektywna opinia, bo wiem, że jak ktoś jest już przyzwyczajony do picia napojów zero i regularnie pije zero energetyki, zero kole i tak dalej, to pewnie jest kwestia przyzwyczajenia. Ja, jako że rzadko piję takie napoje, to jestem bardzo wyczulona po prostu na ten posmak zero kalorii, zero cukru. I moje następne zamówienie jest z Laila Sport, czyli sklepu Anny Karcz. Ania jest fitnessową influencerką, inspiruje dziewczyny swoją wyrzeźbioną sylwetką, wrzuca filmy i zdjęcia z treningów, dzieli się przepisami i startowała też w zawodach bikini fitness. Nikogo więc nie zdziwiło, że jej marka oferuje ubrania sportowe. Początkowo były tam tylko dresy, ale no ja już mam przesyt dresów i jakoś mnie to za bardzo nie interesowało. Natomiast kiedy Ania poszerzyła swoją ofertę o stroje do ćwiczeń, no to już byłam naprawdę zainteresowana, zwłaszcza kiedy zobaczyłam jej leginsy. Pomyślałam, że też Ania, jako osoba, która dużo trenuje, na pewno dobrze wie, jakie cechy powinny mieć idealne leginsy na trening, tak aby były funkcjonalne i wygodne. Poza tym widać po niej też, że jest estetką, pięknie prowadzi swojego Instagrama, kanał, więc było oczywistym, że stworzy coś przepięknego. I kiedy tylko zobaczyłam te leginsy w kolorze Forest, to właściwie był impuls do stworzenia całego tego filmu, bo zobaczyłam te leginsy, stwierdziłam, o kurczę, muszę je zamówić. I wtedy sobie pomyślałam, a może zamówię też inne rzeczy od innych influencerów, więc tak właściwie od tych leginsów
zaczął się cały pomysł na tą serię. I najchętniej zamówiłabym cały set, leginsy i top, ale niestety póki co top jest dostępny tylko w takim brzoskwiniowym kolorze, który mam wrażenie, że dla mojej karnacji nie byłby zbyt korzystny, ale gdyby taki top pojawił się w takim samym kolorze jak leginsy, no to już byłabym bardzo zainteresowana. Cena leginsów to 190 zł, ale znów jest to produkt szyty w Polsce, więc za to ogromny plus. No i Ania też zapowiadała, że będą to idealne leginsy, nad których krojem bardzo długo pracowała i mają to być idealne leginsy na trening, więc jeśli tak będzie, to ta cena jest dla mnie okej. I nareszcie mam tutaj moją paczkę z leginsami, na którą nieźle się naczekałam, bo wyobraźcie sobie, że zamówiłam te leginsy 10 października, a dzisiaj mamy 4 listopada. Więc jest to pierwsza marka, gdzie mamy tutaj niestety mały problem, jeżeli chodzi o sprawność realizacji zamówienia, bo dostałam na początku maila 4 dni po złożeniu zamówienia, że moje zamówienie zostało wysłane, więc sobie na moją paczkę czekałam. Aż tutaj nagle 20 października, czyli 6 dni teoretycznie po wysłaniu, dostałam maila, że moja paczka jednak nie została wysłana i że zostanie wysłana dopiero następnego dnia, 21, czyli już 11 dni po złożeniu zamówienia. Ale wciąż nic się nie działo, nie dostałam żadnego potwierdzenia od impostu, że paczka została nadana, więc po 4 dniach postanowiłam sama się odezwać i napisałam do Ani na Instagramie i napisałam maila do sklepu z zapytaniem, jakby czy coś wiadomo, co się dzieje z moim zamówieniem i dostałam informację, że znowu były tam jakieś problemy, jakieś opóźnienie i że paczka zostanie do mnie wysłana 26 października i otrzymam ją na następny dzień. I rzeczywiście w środę 26 dostałam nareszcie maila z impostu, że moja paczka już do mnie idzie. Następnego dnia dostałam SMS-a, że mogę ją odebrać w paczkomacie. I po tych wszystkich przygodach nie uwierzycie, co zobaczyłam, jak poszłam odebrać moją paczkę. Nie ma to jak czekać na paczkę 17 dni. Po czym przychodzi paczka duch. Ewidentnie ja i te leginsy nie byliśmy sobie pisani. Po prostu cały wszechświat był przeciwko nam, żeby do mnie dotarły. Zadzwoniłam na infolinię impostu. Tam mnie poinformowano, że w ciągu 24 godzin paczka wróci z powrotem na swoje miejsce, więc pomyślałam, że okej, może po prostu kurier się pomylił. Ale potem z kolei do nich znów zadzwoniłam i powiedzieli mi, że paczka nie wróci z powrotem do paczkomatu, ponieważ to był jakiś błąd nadawcy i ta paczka została wycofana z doręczenia i wraca z powrotem do nadawcy. W mailu od Laila Sport dostałam natomiast informację, że to był błąd impostu. Tak czy siak paczka wróciła do nich w tą środę i napisali do mnie, że paczka doszła i że wyślą mi ją z powrotem w poniedziałek, ale na szczęście udało mi się poprosić, żeby jednak zamiast wysyłać ją w poniedziałek, wysłali ją możliwie jak najszybciej i całe szczęście udało im się wysłać jednak tą paczkę w czwartek i dzisiaj w piątek nareszcie trafiła do paczkomatu. Jej, trochę wysponiewierana, ale dotarła. Nareszcie po długich 26 dniach oczekiwania paczka jest u mnie. Oczywiście najważniejsza jest jej zawartość, ale no jest tutaj mały minusik za estetykę opakowania. Jakiś brudny, zaklejony foliopak. No i tutaj jest jakby mały minus, bo po pierwsze, że jest to gorsze opakowanie dla środowiska, a po drugie, jeżeli mamy do czynienia z marką, gdzie są takie droższe produkty, no to wydaje mi się, że ładne, estetyczne opakowanie jest istotną częścią. Dla mnie przynajmniej to jest bardzo ważne, że kiedy mam tą paczkę w rękach, to chcę cieszyć się tym całym momentem, że o, otwieram coś, ładnie rozpakowuję z ładnego pudełka, a nie, że po prostu taki foliopak. No ale najważniejsze jest oczywiście to, co jest w środku. Też na osłodę tych wszystkich przygód tej paczki, przynajmniej cały czas miałam dobry, sprawny kontakt mailowy ze sklepem. Ania też mi szybko odpisała na Instagramie, więc przynajmniej to jest na plus, że szybko odpisywali i byłam mniej więcej w temacie, co się dzieje z tym moim zamówieniem. Mamy leginsy, niestety w następnej warstwie plastiku. Kolor jest naprawdę cudny. O kurczę,
Trochę krótkie się wydają. Mam nadzieję, że się nam nie rozciągną. Leginsy są bardzo przyjemne w dotyku. Na pierwszy rzut oka nie widzę żadnych wad, żadnych wystających nitek. Wyglądają na bardzo porządnie zrobione. No i na pewno na plus jest też to, że mamy tutaj takie malutkie, subtelne logo zamiast jakiegoś wielkiego. No dobra, najważniejsze jest jednak to, jak będą wyglądały na mnie. Ale czekajcie, zanim pójdę je przymierzyć, jest jeszcze jedna sprawa. Czy przypadkiem nie ma tutaj osób, które jeszcze nie subskrybują mojego kanału? Albo nie obserwują mnie na Instagramie? Jeżeli takie osoby są, to oczywiście klikajcie, dawajcie suba i zapraszam do mojego Insta. I na szczęście okazało się, że leginsy się rozciągają, jak widać na długość są ok. Super leżą tutaj w talii, fajnie podtrzymują brzuch, tutaj podkreślają wcięcie w talii. Są też dobre w udach, więc jest to dla mnie bardzo dziwne, że akurat miejscem, w którym mnie cisną, są pośladki. Ale na plus też na pewno jest to, że nie robi się camel toe, nic się tutaj nie odznacza, ani w pachwinach, ani w kroku. No od przodu leżą naprawdę idealnie. W związku z tym, że mam nie za dużą pupę, to bardzo liczyłam, że te leginsy będą ją uwydatniać i że jakoś właśnie będzie wyglądała optycznie na większą, a nie na bardziej spłaszczoną niż jest jeszcze zazwyczaj. Podoba mi się we wszystkich innych aspektach, jakby piękny kolor, pięknie przylega tutaj w talii, podtrzymuje brzuch, super są na długość, bardzo przyjemny materiał, nie prześwitują. Więc mam nadzieję, że może po kilku treningach ten materiał trochę się rozejdzie i tutaj nie będzie tego efektu spłaszczenia. Następnego dnia nałożyłam leginsy na trening i bardzo wygodnie mi się w nich ćwiczyło. Odrobinę się rozciągnęły i pupa już trochę lepiej się prezentuje, a to nawet nie był mój dzień robienia pupy. I dajcie znać, jak podobał Wam się ten film. Jeżeli będzie miły odbiór takiego nowego formatu, to nagram następną część z testem innych marek, innych influencerów, więc możecie mi też podrzucać pomysły, sklepy, jakich innych influencerów warto by było przetestować. I przy okazji zapraszam Was też na mojego Instagrama i TikToka i zachęcam do oglądania podcastów, które regularnie wrzucamy razem z Pawłem na jego kanał. Link będzie w opisie. I dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!